Gościem oczywiście jest Justyna Ciechowla z wydawnictwa Replika. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Dzisiaj będzie bardzo kobieco, prawda? Dwie tak. książki, zresztą naszych polskich autorek. Mhm. Pierwsza z nich to Pola. Okładka już mi się podoba, już zwraca uwagę. Elegancka, piękna blondyneczka. O czym opowiada ta książka? Książka jest taką ciepłą sagą rodzinną. Mamy tutaj, książka jest pełna retrospekcji, bo mamy tutaj najpierw obraz starszej pani, która w zasadzie nie wiadomo dlaczego zamyka się w pokoju i stwierdza, ja już stąd nie wyjdę, już chcę umrzeć. Dość tak kontrowersyjnie. Radykalne postanowienie. Tak, po prostu ja teraz nie wyjdę, dopóki nie umrę. No ale okazuje się, że no, nikt nigdy nie jest sam i nie można zostawić drugiej osoby po prostu tak sobie. Jej najbliżsi zaczynają dochodzić do tego, co się dzieje, czemu akurat tak radykalne postanowienie. No i dochodzimy do tego, że Tosia Pogorzelska, ta właśnie ta babcia, głowa rodu już obecna, ona dochodzi do wniosku, że ona już wszystko w życiu przeżyła i te najlepsze lata ma już za sobą i zaczyna wracać do przeszłości. Do przeszłości, która sięga początków lat 20 wieku. I wspomina swoją ciotkę, niezwykle ciepłą i wyemancypowaną kobietę, właśnie tytułową Polę. Czyli tutaj wracamy do retrospekcji, mamy do czynienia z kobietą, która jak na tamte czasy nie daje się prowadzić za rękę, stwierdza, że ona kieruje swoim życiem. Podejmuje dość kontrowersyjne niekiedy decyzje, zaczyna też, jest tam wątek, zaczyna romansować z niektórymi mężczyznami, także ona ma duży wpływ na życie Tosi, bo nie tylko jest takim dobrym aniołem rodziny, który wszystkim pomaga, ale również z drugiej strony ma swoje zdanie. Ona pokazuje, że nikt mi nie narzuci swojego zdania, ja jestem tą osobą. I tak w zasadzie brakuje na polskim rynku takich książek, które dotyczyłyby właśnie sagi polskiej rodzinnej, które opowiada historię, jeszcze, która toczy się przed czy po II wojnie światowej i to wszystkie towarzyszymy bohaterom, którzy się rozwijają właśnie, tak jak mówiłam, dokonują pewnych swoich wyborów, wywodzą się z rodzin takich arystokratycznych i potem co się z nimi dzieje, jak to wszystko przebiega i jak znajdują się w tym XXI wieku. No tutaj właśnie mamy, myślę, że pięknie udało się pani Magdalenie Zimno-Luis przedstawić tą historię i myślę, że dostajemy naprawdę dobrze napisaną, ciekawą opowieść o tym, jak kobiety radziły sobie przez te lata właśnie w tym XX i XXI wieku, jak to wszystko się zmienia, jak zmienia się postrzeganie i czy w dzisiejszym świecie ta staruszka, ta Tosia Pogorzelska, która zamyka się w ten, jednak faktycznie powinna zostać zamknięcie, czy jednak jest potrzebna tym swoim najbliższym, bo okazuje się, że jednak starsi ludzie, mimo że być może ten pęd życia ich przeraża, to jednak są osobami, które posiadają niezwykłą wiedzę i doświadczenie życiowe. Dokładnie. Doświadczenie życiowe, które no choćby nie wiem, jak dużo byśmy czytali gazet i oglądali filmów, nie jesteśmy w stanie. O tej wiedzy niestety tak, nie uzyskamy. Tak, właśnie, dokładnie. A co jeśli chodzi o kobiety, które powinny zdecydowanie tą książkę przeczytać? Ja myślę, że nie tylko tutaj znajdziemy dobrą rozrywkę w postaci kawałka naprawdę dobrej literatury, ale też właśnie poczujemy się trochę jak te panie z lat 20, te dystyngowane. Czyli trochę panie, się przeniesiemy tak, też w czasie. Tak, przeniesiemy się w czasie. Sama autorka mówiła, że pomysł w zasadzie ją dogonił, kiedy podróżowała podróżowała pociągiem do Londynu i nagle zainspirowana sztuką teatralną postanowiła
przemyśleć sprawy i wpadł jej pomysł na książkę właśnie. I tak wsiadła do pociągu razem z Tosią, a wysiadła razem z Polą. Także obmyśliła cały plan powieści, a następnego dnia zasiadła do pisania i oto stworzyła takie piękne arcydzieło, jakim jest Pola. Mhm. Ja może jeszcze powiem, że pani Magdalena Zimny-Luis już napisała jedną książkę, którą również prezentowaliśmy tutaj w ONTV. Była to książka Ślady hamowania i to była laureatka poprzedniej edycji konkursu ogólnopolskiego konkursu literackiego Świat Kobiety. No, muszę przyznać, że czytelnicy docenili nasz wybór. Czyli zakochali się już zakochali się w twórczości autorki. Stąd też powstała właśnie Pola. Jak sama pani autorka mówi, zachęcona sukcesem poprzedniej książki, postanowiła stworzyć nowe dzieło ku przekorze, że stwierdzeniu ogólnie panującemu, że łatwo jest napisać pierwszą książkę, a kolejna jest już trudniejsza do napisania, a może i słabsza. Natomiast pani Magdalena tutaj pokazuje, że jest chlubnym wyjątkiem. Że progresywny idzie naprzód, tak, i pnie się w górę. Dokładnie. My mówimy cały czas dzisiaj o kobiecej literaturze, ale czy po taką książkę też mógłby sięgnąć mężczyzna? Coś go tutaj zainteresuje, ja myślę, nasze że tak. kobiece problemy. Ja myślę, że tak. Wiesz co, okazuje się, że mężczyźni tak często się odżegnują od tego, że to jest literatura kobieca, to jest ten... Zdarza się bardzo często, że nasze książki recenzują mężczyźni. O dziwo. I recenzują w ten sposób tak dogłębnie, że ja jestem niejednokrotnie zszokowana, że mężczyzna w ten sposób takie rzeczy może wyciągnąć z tej książki i czego na przykład nie widać w recenzji kobiety. Także powiem ci, że mimo, że mężczyźni powiedzą nie, to nie jest moja półka, to ja myślę, że znajdzie swoich czytelników właśnie pani Magdalena Zimny-Luis. Sam na przykład, nie wiem czy pamiętasz, sam Tomasz Golob polecał poprzednią książkę pani Magdaleny Luis ze względu na to, że są znajomymi i chętnie przeczytał i znalazł ewentualnie i mógł się z tą książką również utożsamić. Także nie tylko dzisiaj zachęcamy kobiety do tego, żeby sięgnęły po Pola, ale również oczywiście mężczyzn. Moi drodzy, tą książkę będzie oczywiście można wygrać na naszym fanpage'u na Facebooku. Gorąco zachęcamy do tego, żebyście zaglądali na stronę ONTV i oczywiście brali udział w naszych konkursach. A teraz króciutka przerwa i po tej przerwie powrócimy do kolejnej książki. I tutaj książka równie ciekawa i równie kobieca, także serdecznie zapraszam, zostańcie z nami.